Udar mózgu jest najważniejszą, najczęstszą przyczyną niepełnosprawności osób dorosłych na świecie. Mamy trzy osoby. Dwoje dzieci, dziewczynka. Ciężko. Ciężko, dobrze. To jak na razie ciężko, to ja pomogę, opowiem. Tak. Życie wywróciło mi się kompletnie do góry nogami. Niemożność normalnego poruszania się jest strasznym ograniczeniem. Oczywiście z pracą są problemy, firmę musiałem zamknąć. Wiąże się to z wszystkimi ograniczeniami finansowymi, które zaczynały mnie dotyczyć. Spośród tego gąszcza różnych objawów istnieje kilka zespołów objawowych klinicznych, które epidemiologicznie najczęściej u pacjentów występują. Bardzo ważnym objawem jest drętwienie, zaburzenia czucia albo osłabienie jednej strony ciała w różnych konstelacjach, na przykład ręki i nogi po jednej stronie, albo na przykład policzka i ręki po jednej stronie. Dzielimy udary na udary z dużych tętnic i udary z małych tętnic. Te udary z dużych tętnic to najczęściej są pochodzenia miażdżycowego. W rzadszych przypadkach są to inne choroby. Zabieg polega na przezcewnikowym usunięciu zatoru. W tej chwili to, co było dla mnie najważniejsze. Jestem w stanie sam pójść do toalety, a potem sam wchodzę do wanny i sam się kąpię i sam się ubieram. Jest to dla mnie już niesamowitym osiągnięciem. I ja chciałam czytać. Ja nie mogłam tego niby czytałam, ale ja nie mogłam, nic nie zrozumiałam, co ja tam przeczytałam. I to było przerażające, bo ja uwielbiam książki. Dla mnie to było po prostu masakryczne. Ja byłam w szoku i właśnie pani logopedki się pytałam, mówię, co się stało? A po prostu to tak działa. Terapia pacjentów na oddziale udarowym obejmuje terapię afazji, dezartrii oraz dysfagii. Gdybym tego nie zlekceważył, prawdopodobnie byłbym w pełni sprawny i miałbym takie życie, jakie miałem. A teraz moim sukcesem jest to, że sam potrafię przejść od stołu do drzwi.